Od 2 do 3% na takie poparcie według sondaży może liczyć Solidarna Polska. Mogłoby się wydawać, że im mniejsze poparcie, tym większe starania. W przypadku partii jest chyba jednak odwrotnie. Mimo trwającej kampanii wyborczej, próżno szukać polityków w mediach. Jak mówi jedynka partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego Robert Stankiewicz, to zamierzone działanie. Partia musi bowiem racjonalnie wydatkować fundusze, a kampanii w tym roku jest więcej niż tylko jedna europarlamentarna. Jest to zamierzona strategia Solidarnej Polski. Po prostu musimy dobrze rozkładać siły z wiadomych względów. Nie dysponujemy niestety dofinansowaniem z budżetu państwa. No, utrzymujemy się ze składek tylko naszych członków i sympatyków. Stąd musimy dobrze rozkładać siły. Wiemy, że kampania, właśnie, że nie wiemy, tak? Obawiam się, że społeczeństwo nie ma tej świadomości, a powinno mieć, że to są olbrzymie wydatki. Kampania będzie więc krótka, ale jak zapowiada Robert Stankiewicz, intensywna. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom to właśnie on, radny sejmiku, a nie spadochroniarz z Warszawy, rzecznik partii Patryk Jaki, stara się o mandat europejski z naszego okręgu. Jak mówi, to dobra decyzja, która została podjęta na szczeblu centralnym. Były takie przymiarki, tak, że Patryk Jaki, zresztą podkreślam, to bardzo zdolna osoba, z olbrzymim dorobkiem politycznym, przymierzał się do tego okręgu, ale to też powiem, że była taka inicjatywa nasza, lekko szczecińska, żebyśmy po prostu mieli kogoś w randze posła. Później odeszliśmy od tej koncepcji, no i coraz bardziej wskazywano na moją osobę. Ja ani razu w żaden sposób swojej kandydatury nie wystawiałem. Politolodzy obserwują bardzo interesującą sytuację na dole partyjnego wyścigu. Na granicy progu wyborczego balansują 3 partie. Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwina-Mikkego, Polska Razem Jarosława Gowina i Solidarna Polska. Pewne jest, że wszystkie 3 partie na europarlament nie mają szans. Jednak na zawieranie koalicji jest już za późno. Niedobrze się stało, że nie doszło do porozumienia, które było tak blisko między Solidarną Polską a Polską Razem. Nie wiem, co zadecydowało, nie mi to oceniać, ale to porozumienie było naprawdę, jak pan redaktor wie, bardzo blisko i wtedy bylibyśmy pewni wejścia. A tak faktycznie wszystko jest możliwe. Być może zadecyduje 1%, tak? O tym, kto będzie w parlamencie, a kto nie będzie. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego wybierzemy 3 lub 4 reprezentantów. Wszystko zależy od frekwencji.